Hello guys, witam cieplutko, Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, jakie jest granie. I dwie ostatnie struny. Nie będzie tu ha, ha jest takie dziwne, ale tak się czasami, nie wiem, czasami graliśmy blues i tu fis graliśmy, wiecie. Wtedy w E, przy bluesie w E tu się na fis przebicie robi, nie na H. Więc to jest tego typu. Może omówmy sobie tą końcową część, która jest w H. Więc próg drugi, piąty, siódmy, piąty. Dwie struny uderzam, dwie ostatnie puste struny kostką. Czyli stąd z fis zaczynam, idę na piąty do A i do H, A. Siódmy, piąty gram. Prawda? To jest takie brudne, bo tu... Musicie... Musicie mieć bardzo in tune. Prawda? Żeby to było... Żeby to było brudno-ciepłe. To się, prawda, tak lekko gryzie, ale to jest ten sand. To jest... Gramy na koniec. Drugi, piąty, siódmy, piąty, ok? Co gramy na początek? E. Trzeci, piąty, trzeci po E. Palec drugi, czwarty. Prawda? Potem przestawiamy to niżej, czyli idziemy do A. Wracamy. I. Bardzo proste granie. Słuchajcie, czy to można jakoś upraszczać? Chyba nie. No wiecie, możemy zamiast tego A zacząć grać A puste, ale to straci, to nie będzie ciągnęło. Wtedy coś graliśmy podobnego w takim stylu. Jakiś czas temu było bardziej poszarpane. Więc ja bym proponował tu się troszeczkę wysilić i grać to. Prawda? Popatrzmy sobie na prawą, więc prawa jest dość swobodnie, z dość dużym luzem, żeby to miało, prawda, ten... Ja nie robię, bo ja wtedy zacisnę ten, to musi być, wiecie, to musi mieć powietrze. To oczywiście zależy, jak to czuję, prawda? Ja to czuję w ten sposób, żeby to było rozlazłe bardzo. Więc tak by wyglądała prawa. No i na co chciałem zwrócić uwagę, że tu nie graliśmy H, zagraliśmy fis. Drugi, piąta, siódma. Słuchajcie, i to musi ważne tu być, żeby być do bardzo in tune. Jak widzicie, ja nie używam tego tunelu. To jest mój tunel. Jest dobre, jest dwa czy trzy widia są, jak stroić. Ja w takich newralgicznych sytuacjach wracam do flażoletów, żeby nastroić gitarę. Dziękuję ślicznie. Take care guys. Bye bye. See you soon.